Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, pomódlmy się i będziemy rozważać Słowo. Ojcze, dziękujemy Ci za naprawdę dogodny czas, dogodny moment, aby zwracać swoje oczy właśnie w Twoje Słowo. Panie, dziękujemy Ci, że tak poprowadziłeś historię tej ziemi, że w końcu w naszych rękach jest Twoje Słowo. Dziękuję Ci, że choć wielu ludzi chciało zabronić czytać Biblię, jednak dzisiaj mamy ją w rękach, możemy ją rozważać. I teraz tym bardziej prosimy Cię o mądrość, o Twoje prowadzenie, o Ducha Świętego, aby nie błądzić po bezdrożach, ale abyśmy rozważali je w prawdzie, w mocy Ducha Świętego i aby ono wydawało owoc. Panie, dzisiaj będziemy siać w swoje serca. Ale Ty jesteś tym, który daje wzrost. I tego oczekujemy. Bądź wywyższony, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj o godzinie 17 rozwyły się syreny po całym kraju na pamiątkę wielkich wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie, powstania warszawskiego. Nigdzie się nie paliło tym razem, ale wspomniane zostały przez ten akt pamiątki, nie wiem czy słyszeliście, ja słyszałem, pamiątki wielkiej wojny, wielkiego odbicia, wielkiej wojny, wielkich działań właśnie w Warszawie. Jak sobie myślę, kiedy wspominamy tego typu wydarzenia, to kiedy bierzemy do ręki Boże Słowo, ono jest jak syrena, które powinno uprzytomnić nas znowu, aby wspomnieć sobie o tych ważnych prawdach. A tą ważną prawdą, którą dzisiaj będziemy rozważać, jest prawda biblijna o tym, aby wytrwać w wierze, aby stać do końca, aby nie zawrócić na drodze wiary, pod żadnym pozorem nie wrócić czasem do rzeczy, z których kiedyś wyszliśmy. Niech to zwiastowanie będzie jak ta syrena, która rozbrzmiewa w naszych sercach i na chwilę w tym biegu życia zatrzymuje nas na chwilę refleksji i takiego pomyślunku nad swoim własnym życiem. Gdybym chciał zatytułować albo użyć jakiegoś fragmentu, który rzuci światło na to, o czym mamy dzisiaj rozważać, użyłbym psalmu 85 i pewnego wiersza z psalmu 85, który brzmi bardzo mocno, bardzo dobitnie i przecina moje serce. Kruszy na części, ponieważ ono jest tym, to słowo jest tym, co dzisiaj musi wybrzmieć. I pozwólcie, że poproszę o wyświetlenie 9 wiersza z 85 psalmu. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg. O, kochany bracie, kochana siostro, czy masz takie pragnące serce dzisiaj? Chciałbym teraz na tym nabożeństwie wtorkowym o godzinie już 6:30 usłyszeć, co Pan dzisiaj mówi. Zaiste, zwiastuję pokój ludowi swemu i wiernym swoim. Ale z jakiego względu to czyni? Czy czasem słowo nie jest jak ta przypomniana dzisiaj na wstępie syrena? Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. A więc wielokrotnie Boże Słowo przychodzi do naszego życia. Słowo Boże, poprzez inspirację Ducha Świętego, przychodzi do naszego życia często tylko i wyłącznie dlatego, aby przypomnieć nam, na jaką drogę żeśmy weszli, po jakiej drodze kroczymy i abyśmy czasem nie zawrócili do starego życia. A Biblia wyraźnie mówi o tym, że stare życie jest głupotą. Iluż z was, ja takie myśli często mam, kiedy wspominam swoje stare życie, mówię wielokrotnie, jaki ja głupi byłem. Jaki ja głupi byłem. I tak naprawdę jest, że stare życie, życie bez Boga, życie takie, jak mówi zresztą jeden z psalmów, o głupiec rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Życie w taki sposób, jakby Bóg w ogóle nie istniał, jakby w ogóle nie był zainteresowany życiem ludzkim, jakby nigdy nie powiedział, czego oczekuje od ludzi i do czego wzywa. Tak wielu ludzi żyje i tak żyliśmy i my. Ale Pan Bóg wielokrotnie mówi,
Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby nie zawrócili do swoich marnych postępków, do swojego marnego postępowania, do swojego marnego życia, innymi słowy, do głupoty swojej. I to jest taki wstęp do tego, o czym dzisiaj będę mówił. Będę chciał przytoczyć jedną postać z Biblii, która doświadczyła takiego powrotu. Nie jest o niej napisane, że zawróciła do głupoty swojej, ale marny to przykład postawy tego człowieka. Mianowicie będę chciał skorzystać z fragmentu drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 4:10. I uważam, że ta postać jest jedną z najtragiczniejszych postaci Biblii. Ja zaraz to wytłumaczę. Obok innej postaci, o której już w zborze często mówiłem. Obok żony Lota, to tą postać chciałbym dzisiaj postawić jako bardzo negatywny przykład. Posłuchajcie. Gdyż Demas mnie opuścił, w nowym tłumaczeniu, w ewangelicznym naszym nowym tłumaczeniu napisane jest, pociągnął go ten świat i odszedł do Tesaloniki. W starym tłumaczeniu, w Biblii Warszawskiej, z której na ogół korzystamy, jest napisane, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Kochani, miałem przywilej być w Tesalonikach i nic tam innego, nic tam takiego pociągającego, co jest wokół nas tutaj. Więc nie jest problemem to, że on po prostu poszedł sobie do Tesaloniki, być może tam mieszkał i wrócił po prostu do swojego życia. Ale to, co jest tu napisane, powinno dzisiaj nas przestrzec. Ponieważ powód odejścia Demasa od apostoła Pawła jest bardzo poważny. To nie był tylko jakiś urlop. A Demas nie postanowił, że na chwilę oddali się od apostoła Pawła, zrobi sobie przerwę na tej trudnej drodze służby, na chwilę odpocznie. Nie, nie. Demas coś innego posiadał w sercu. Coś innego postanowił i coś innego było właściwie w jego sercu. Demas nie opuścił po prostu apostoła Pawła. To, że opuścił apostoła Pawła, było tylko skutkiem czegoś bardziej poważniejszego. Towarzyszył w podróżach apostoła Pawła. Apostoł Paweł był człowiekiem, który był niezwykle zaangażowany w służbie. Przy tym człowieku nie można było się nudzić. Człowiek, który z nim wędrował, choćby przeszedł tylko od jednego miasta do drugiego, wiele mógł się nauczyć od tego wielkiego apostoła. Przy apostole Pawle niejedno można było zobaczyć. O iluż z nas chciałoby dzisiaj ujrzeć to, co mógł, a jak myślę, na pewno widział Demas. Być może widział, jak jakiś umarły zostaje wskrzeszony. Być może widział, jak choroby ustępują w imieniu Jezusa, kiedy apostoł Paweł się modli. Być może widział, jak opętani są uwalniani. A na pewno, jeśli tego wszystkiego nie widział, co wymieniłem, bo mogło tak być, to na pewno wiem, co mógł widzieć na 100%. Widział ludzi dotykanych przez Ewangelię, którzy nawracają się do Jezusa. To widział na pewno, bo nie był apostoł Paweł tak zafascynowany jak niejedni chrześcijanie, tylko cudami i manifestacjami. On był zafascynowany krzyżem Pana Jezusa Chrystusa i Ewangelią, która porusza narody. Tym był zafascynowany apostoł Paweł. I chodząc po całej okolicznej ziemi, po ówczesnym świecie, nawracał tysiące ludzi, głosząc tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego, bo jak powiada dalej w innych listach, tym tylko się chlubił Panem Jezusem Chrystusem, krzyżem Pana Jezusa. Wiedział, że moc nie jest w jakichś psychologicznych manipulacjach i zwodzeniu ludzi na różnego rodzaju dzieła.
ale moc tkwi w Jezusie Chrystusie, w krzyżu i w Ewangelii. On to wiedział. I to mógł oglądać Demas, kiedy chodził z apostołem Pawłem. Kiedy w wielkich trudach być może przemierzali kolejne miejsca. Kiedy Demas po prostu usługiwał Pawłowi, mógł oglądać na własne oczy, jak życie wielu ludzi się zmienia. Jak ta odwieczna prawda o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym do tamtej pory przemienia ludzi. Być może więcej można by było powiedzieć o Demasie, choć nie jest to napisane, ale śmiem twierdzić, że tak było. Że Demas nie był zwykłym obserwatorem, ponieważ apostoł Paweł nie otaczał się fanami, którzy za nim szli. On otaczał się ludźmi, z którymi wiedział, że jest w stanie coś zrobić. Otaczał się człowiekiem takim jak Tymoteusz, co do którego rozciągał wizję przyszłości i wiedział, że ten młody człowiek weźmie pewnego dnia pałeczkę i pociągnie dalej tą wielką pracę. Otaczał się innymi ludźmi, takimi jak Tytus, jeszcze inni, i wobec wszystkich tych, którymi się otaczał, był także i Demas. Jestem pewien, że gdyby apostoł Paweł nie zobaczył potencjału i tego, co Demas mógł jeszcze dla Królestwa Bożego uczynić, nigdy nie zaprosiłby go do wspólnej pracy. I tak zaczęła się przygoda Demasa. Zaczął chodzić z apostołem Pawłem. Nie czytamy zbytnio wiele o Demasie, w zasadzie w tym miejscu tylko i jeszcze w jednym czy w dwóch miejscach, kiedy razem z apostołem Pawłem pozdrawia wszystkich wierzących. To jest świadectwo tego, że nie stał w miejscu, ale podróżował razem z nim. Ale dzisiaj nie o duchowych podbojach tego człowieka będziemy mówić. I za wiele nie przeczytasz w Biblii o tym, czego Demas w imieniu Pana Jezusa dokonał na tym świecie. Przeczytasz jedną z najbardziej przerażających stwierdzeń, jedno z najbardziej przerażających stwierdzeń i prawd, które o Demasie można wyczytać z Biblii. Demas opuścił apostoła Pawła. I to tak jak powiedziałem na początku, nie z jakiegoś błahego powodu. Ale coś w jego sercu się zrodziło. Coś tam zajaśniało, co nie powinno było zajaśnieć. Coś się pojawiło, co zmieniło bieg wydarzeń. Na zawsze zmieniło, być może na zawsze, chociaż może nie na zawsze, nie wiemy tego, ale na jakiś czas przynajmniej, a być może do końca życia zmieniło Demasa. Coś się w nim pojawiło. Muszę powiedzieć i podać pewne twierdzenie, które zaraz rozważę wspólnie z wami. Demas nie opuścił tak po prostu apostoła Pawła. On najpierw opuścił Boga. Ponieważ skutkiem opuszczenia Pana Boga było to, że już więcej nie mógł być z apostołem Pawłem. Bo to doszło do pewnego rozbieżności. Apostoł Paweł szedł w jedną stronę w tym swoim duchowym życiu, a Demas poszedł w drugą stronę. Ci dwaj towarzysze w pewnym momencie znaleźli się na rozdrożu, którym jeden chciał jednego, a drugi chciał innego. To były już dwa inne serca, które szły w innym kierunku. Spróbujemy wspólnie razem to rozważyć i podam dowody na to, że te wakacje, które sobie sprawił Demas, to nie były po prostu wakacje z jakimś tam napojem i palemką w ręku. Nie, to była duchowa porażka tego człowieka. Podam za chwilę takie dowody, ale muszę jeszcze jedno powiedzieć. Demas to niezwykle odważny człowiek, bo trzeba mieć nie lada odwagi, aby tego, który zmienił twoje życie, który rozpoczął pracę w twoim życiu, który być może wyprowadził cię z tak nędznego położenia, z tak nędznej drogi. Trzeba mieć odwagę, aby tego, który tak troszczył się o twoje życie, który tak zabiegał o ciebie, który mówi do ciebie każdego dnia i chce mieć z tobą społeczność, pewnego dnia odwrócić się do niego plecami i powiedzieć do widzenia. Trzeba mieć wiele odwagi, żeby taką postawę przyjąć. Powiada jeden z proroków, straszliwa to rzecz w
wpaść w ręce Boga żywego. Tym bardziej, jeśli pogardzi się, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, tak wielkim zbawieniem. Trzeba mieć odwagi, naprawdę wiele odwagi, aby stanąć twarzą w twarz naprzeciwko Boga, tego wielkiego, majestatycznego Boga, istoty, która jest największą istotą w całym wszechświecie i powiedzieć: nie chcę już z Tobą więcej mieć nic wspólnego. Trzeba mieć odwagi. I dlatego muszę dzisiaj stwierdzić na tym miejscu, że wszyscy ci, którzy doświadczyli Boga w swoim życiu, którzy naprawdę idą z Nim albo szli z Nim ręka w rękę, doświadczali cudów, uzdrowień, wielkich działań, a ponad to wszystko przemiany życia i społeczności z Nim, i nagle w swoim życiu postanawiają, że idą w swoją drogę i już więcej z Bogiem nie chcą mieć nic wspólnego, muszę powiedzieć o nich, mają niesamowitą odwagę. Biblia raczej zachęca nas do tego, abyśmy się bali tego, który potrafi duszę zatracić, niż stawać naprzeciwko Nim, naprzeciwko Niego i stawać do walki i udawać jakiegoś wielkiego człowieka, który nagle stwierdza, że sobie bez Boga poradzi. O, trzeba mieć odwagę, aby stanąć przed Nim, kiedy cały wszechświat, cały świat duchowy pada na kolana i drży przed tym Bogiem. Człowiek w swojej dumie i w pysze potrafi powiedzieć: ja sobie poradzę. Ja jestem teraz panem swojego losu. I Demas czegoś z tej postawy mógł doświadczyć. Bo oto Demas, tak jak powiedziałem, nie ze względu na jakąś potrzebę odpoczynku postanowił odejść od apostoła Pawła. On, jak powiada Biblia, jak skarży się apostoł Paweł, co zrobił? Umiłował świat doczesny. I to rozmiłowanie się w świecie doczesnym i dzisiaj przesiewa wierzących. Dzisiaj jest to tak wielka pułapka dla ludzi wierzących, dla świata. Świat brnie w tym i to bardzo, ale dzisiaj dla wierzących jest to niezwykła pułapka. I to rozmiłowanie się w świecie doczesnym spowodowało, że już więcej nie potrafił wytrzymać u boku apostoła Pawła, który powiedział, że on by mógł stracić cały świat, ale Pana Jezusa by nie mógł stracić. On gotów był uznać wszystko za śmiecie, a Demas te śmiecie chciał zbierać. No to jak mieli sobie razem dalej radzić? Apostoł Paweł każdego dnia te śmiecie wyrzucał, a w obrazowy sposób Demas szedł za nim i je zbierał. Taki był Demas. Więc ta dwójka już więcej nie mogła wspólnie razem iść, ponieważ serca to już były dwa inne. Nie to samo serce, które Pan chciał czynić i chciał przemieniać. Podam parę fragmentów, które będą jasno dowodzić temu, że w sercu Demasa zrodziło się coś, czego Bóg absolutnie nie życzy sobie w naszym życiu. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list Jana, 2 rozdział, 16 wiersz. Bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. To jest pewne zdanie, które świadczy o tym, co jest na świecie. Ale pozwólcie, że wrócę jeszcze do jednego fragmentu, do wiersza, który jest powyżej tego wiersza, 15. Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. I zauważcie, jak bardzo jasne jest to słowo. Ja już kiedyś powiedziałem, że bardzo kocham takie fragmenty Biblii, które nie pozostawiają nam pola manewru do interpretacji. O, bo ja myślę, że jest tak, a bo ja myślę, że jest tak. Nie zgadzam się z Tobą, bracie, bo ja myślę, że jest tak. Zauważ, co tu jest napisane. Tu nie ma możliwości interpretacji na wiele sposobów. Kto miłuje świat, jest napisane, nie ma w nim miłości Ojca.
Brakuje w tym sercu miejsca na miłość Ojca. Innymi słowy, nie interpretując, ale podając to nieco jaśniej, kiedy serce człowieka zaczyna kochać świat, to tak naprawdę przestaje kochać Boga, albo już po prostu nie ma miejsca dla Boga w tym sercu. Kiedyś, pamiętam, tak bardzo zastanawiałem się nad tym tematem miłości, miłości serca i bardzo jasno i bardzo mocno, dobitnie docierało do mnie słowo, kiedy Pan Jezus mówił, że oto nie można dwóm Panom służyć. Nie da się jakby iść w rozkroku przez to życie. Za jedną rękę ze światem, za drugą rękę z Bogiem. Nie da się tego robić. Dlaczego? Bo albo się jednego Pana miłuje, a drugim się gardzi. No nie da się tak. Kiedyś zastanawiałem się, tak jak powiedziałem, nieco głębiej nad tym i stwierdziłem, obserwując swoje życie, że kiedy moja miłość letniała względem Boga, to mogłem zaobserwować coś bardzo niezwykłego. Że w tym samym momencie, kiedy moja miłość względem Boga letniała, to w tym samym momencie rozpalała się, ale do czegoś innego. Tak zwykle jest, że kiedy nagle coś w serce letnieje, jakoś serce letnieje, opada z sił, opada z tej miłości, to być może albo często, albo nawet zawsze jest tak, że ono po prostu szuka innego zaspokojenia. Bo napisane jest zresztą, Jeremiasz mówi, lud mój dwojakie zło popełnił. To źródło wód żywych opuścił, a wykopał sobie cysterny, które nie potrafią tej wody zatrzymać. Więc być może źródło wód żywych zostało opuszczone w życiu Demasa, a tak na pewno się stało. I postanowił sobie kopać cysterny. Cysterny, które tej wody nie potrafią wstrzymać. On ciągle i ciągle musiał próbować i szukać zaspokojenia dlatego, że opuścił źródło wód żywych. Nie ma w nim miłości Ojca. Dlatego powiedziałem, że Demas nie opuścił po prostu apostoła Pawła, ale opuścił najpierw Boga. Bo każde serce, które nagle rozpala się ku światu, wcześniej opuściło miłość do Boga. I tego doświadczył Demas. Kochani, często zastanawiamy się, dlaczego ludzie opuszczają zbory, społeczności, przestają chodzić na młodzieżówki, przestają chodzić na jakieś spotkania, na wspólne zgromadzenia, na jakieś nabożeństwa. Czy nie jest czasem tak, że ci ludzie nie opuszczają po prostu zboru, tylko najpierw być może oddalają się od Boga? I oto to oddalenie się od Boga powoduje, że nie są w stanie już więcej przebywać wśród tych, którzy całym sercem kochają Pana. Bo jakaż jest wtedy przyjaźń między sercem rozpalonym do Boga, a sercem, które nie chce z Bogiem mieć już nic wspólnego. Nie chce z Bogiem już przebywać. A więc zastanawiamy się wielokrotnie, być może właśnie tu jest klucz. Właśnie być może tu jest klucz. Każde odejście człowieka od Boga jest umiłowaniem najpierw czegoś innego. Ponieważ człowiek jest istotą kochającą i człowiek naprawdę potrafi kochać i wydaje mi się coraz dłużej, im dłużej żyje, że człowiek nie potrafi nie kochać. On zawsze kocha, ale pytanie jest, co jest obiektem tej miłości? Czy jest to tak, jak dane mi było zwiastować na ostatnim ślubie? Czy jest to tak, jak powiada Biblia, kochaj Boga całym swoim sercem, z całej swojej myśli i z ze wszystkich swoich sił? Czy czasem brakuje już sił, aby kochać Boga, dlatego że wszystkie siły wytężyliśmy, aby rozmiłować się w tym nędznym świecie? Kiedy otwieramy list Jakuba, czwarty wiersz, znajdziemy tam ciekawy zapis. I powiem, że Jakub nie pozostawia już w ogóle suchej nitki na nas. Bo powiada tak, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata,
staje się nieprzyjacielem Boga. Czy, drodzy bracia, drogie siostry, czy w tym fragmencie widzicie jakieś trzecie drzwi? Jakieś tajemne przejście, drogę na skróty, którymi dałoby się jakoś ten fragment pominąć i jednak jakoś żyć z tym światem za rękę? Czy widzicie w tym fragmencie jakąkolwiek inną możliwość dla ludzi wierzących, jak tylko porzucić ten świat i porzucić miłość do tych nędznych rzeczy, które są na świecie, a całym sercem przylgnąć do Boga? Bo kiedy człowiek tak się rozmiłuje, wiecie, ja mówię o rzeczach bardzo skrajnych, chociaż muszę powiedzieć, że to jest dzisiaj bardzo odważne mówić, że to jest skrajne. To jest wszechobecne rozmiłowanie do świata, przylgnięcie do tych marnych rzeczy. Dzisiaj być może to jest już, tak jak powiedziałem, bardzo wszechobecne i porywa, wyrywa ludzi ze zborów. Aby tylko dorobić się, mieć, posiadać, musisz to mieć, bez tego nie da się żyć. Powiem ci coś bardzo wyjątkowego. Jest tylko jedna rzecz, bez której nie da się żyć. To nawet nie jest rzecz, bo teraz bardzo zrobiłem wielkie przestępstwo. Jest tylko coś jednego, bez czego nie da się żyć. To jest Boży Syn Jezus Chrystus. Jeśli masz Syna, masz żywot i nic więcej ci nie trzeba. Nie musisz tak rozpaczliwie dążyć do tego, żeby coś mieć na tym świecie. Świat przemija i za chwilę go nie będzie. Lepiej uzbrójmy swoje serce w miłość do Boga, abyśmy mogli stanąć wypróbowani przed Nim, nie zawstydzając się, kiedy staniemy przed Nim twarzą w twarz. Ja tego szukam i do tego chciałbym dążyć. Kochani, a więc Jakub mówi wyraźnie, że nie da się pogodzić świata z Bogiem. Bóg zawsze stoi naprzeciw światu, choć raz, jak powiada Biblia, okazał miłość względem świata. Raz. Bo tak umiłował Bóg świat, że Syna swego dał. Tak okazał taką miłość względem świata i ta miłość nie była wyrazem akceptacji wobec tego, co dzieje się na świecie. To była miłość, która szuka ratunku do tego świata. Dlatego okazał miłość względem nas, ludzi, wobec tego świata, dając swojego Syna, aby każdy, kto jest na tym świecie i żyje jeszcze niegodnie, ale chociaż raz w swoim życiu zwróci oczy ku górze i powie: Panie, chcę nowego życia, zabierz świat ten ode mnie, a daj mi zbawcę, jak mówi jedna ze starych pieśni. Ach, zabierz świat ten, a daj mi zbawcę. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo wszystko, co jest na świecie, kiedy wrócimy do Jana, pierwszego listu Jana, 2:16. To muszę dodać, że wszystko, co jest na świecie, jest stare jak świat. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca. Niech nam to będzie wiadome. To nie pochodzi od Ojca, ale jest ze świata. Kochani, powiedziałem, że te trzy rzeczy są stare jak świat. I tak w istocie jest. Czy pamiętacie, w jaki sposób szatan podszedł do Ewy? I w jaki sposób ją kusił? Napisane jest, że ona została skuszona i poddała się temu, gdyż owoc był godny do zdobycia pożywienia. Och, to stare ciało. To stare ciało chciało coś zjeść być może. Coś, czego nie wolno było zjeść. Ile razy w naszym życiu ciało nasze woła po coś, co jest absolutnie zabronione przez Boga. Czego Bóg absolutnie nie życzy sobie w naszym życiu, dlatego że oczyścił nas z nędznych postępków, a to stare ciało często chce tych rzeczy. I Ewa w tym momencie została skuszona.
Szatan w ten sposób ją kusił, ale nie tylko z tego względu, bo to czytamy, że także i pożądliwość oczu. Czy nie czytamy w pierwszej księdze rodzaju, w pierwszej księdze Mojżeszowej, że ten owoc był rozkoszą dla oczu? Diabeł wiedział, jak ją podejść, jak podejść człowieka, pokazać mu coś, co przykuje jego uwagę. Ten świat, w którym żyjemy, jak bardzo dzisiaj przykuwa naszą uwagę. Przykuwa uwagę wszystkich ludzi. To jest ciekawe zjawisko, kiedy idziesz ulicami albo jedziesz w tramwaju czy w pociągu. Zobacz, gdzie są oczy ludzi. One nie patrzą się na ciebie, nie obserwują świata. Dzisiaj te oczy są w telefonie i być może oglądają coś, czego nie powinny oglądać. Jak diabeł wiedział, jak dzisiaj pochłonąć ludzkość, dając coś, co przykuwa non-stop i bez przestanku uwagę ludzi. Ale nie tylko to. Czyż nie jest napisane, że pycha życia również jest tym, co jest na świecie? A czy Ewa nie została skuszona także i pod tym względem? Mówiąc do niej, szatan powiedział, staniesz się jak Bóg. Staniesz się jak Bóg. Och! Jak ta pycha mogła w sercu w tym momencie kusić Ewę. Stanę się jak Bóg. Jakaż ambicja. Poznam dobro i zło. Będę jak On. Kochani, dzisiaj żyjemy w czasach, w których ludzie, ja już kiedyś mówiłem przy okazji wykładów, ludzie już nie zastanawiają się, czy bawić się w Pana Boga, bo oczywiście mają ku temu wielkie narzędzia, bawiąc się w różnego rodzaju genetyczne zabiegi, tworząc ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tym na wykładach, nie będę tego powtarzał. Dzisiaj ludzkość zadaje sobie inne pytanie. Jak bawić się w Boga i robić to mądrze? Tak mówią dzisiaj naukowcy. Ponieważ oni wiedzą, że mają narzędzia, mają możliwości i potrafią dzisiaj w tym świecie naukowym cuda czynić. Ale czy to nie jest czysta pokusa i pycha ludzka, aby szukać dzisiaj tego, czego Bóg nie oczekuje, aby szukać. Kochani, stare jak świat trzy rzeczy nie ominęły także Pana Jezusa. Zauważcie, że Pan Jezus, kiedy w pewnym momencie stanął oko w oko z diabłem, naprzeciw Niemu, diabeł przyszedł dokładnie w taki sam sposób i w taki sam sposób go kusił. Oto głodny jesteś, widzisz kamień? Uczyń ten kamień, zamień je w chleb. Zamień ten kamień w chleb, posilisz się. Czyż wówczas to nie było pokusą? Tak, owszem, było pokusą, dlatego Pan Jezus musiał uczynić odpór diabłu i powiedzieć, idź precz. Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga. Chciałbym tutaj zrobić małą dygresję, bo wielu chrześcijan żyje w ogromnej pomyłce. Myślą, że sposobem na to, aby pozbywać się diabła, jest cytowanie mu Biblii. A to jest błąd. On zna Biblię, nie musisz mu cytować. Pan Jezus nie zajmował się czarami, rzucaniem zaklęć. Pan Jezus był posłuszny Słowu. I to odpędziło diabła. Jeśli myślisz, że tylko zacytujesz fragment, diabeł od ciebie ucieknie, to mylisz się. Ale jeśli myślisz, że postanowisz w swoim sercu, że będziesz posłuszny temu słowu, które cytujesz, to ucieknie od ciebie diabeł, bo wie, że ty posłuszny jesteś Bogu. I dlatego Pan Jezus był posłuszny. I kiedy diabeł podchodzi następny raz i kusi go, rzuć się, zobacz na własne oczy, jak cuda się dzieją, jak aniołowie wstępują. Owszem, to miało się dziać i Pan Jezus dobrze o tym wiedział, ale nie w tym momencie. Być może diabeł próbował coś wyprzedzić. Rzuć się w przepaść, a ujrzysz. No, chociaż dalej nawet pokazał mu pewne rzeczy. Całe królestwa ziemi. Czyż nie było to pokusą dla jego oczu? Czyż nie było to podejście właśnie pod tą cechę pożądliwości oczu? Owszem, było. A czy nie było także i pokusą właśnie, czyż nie była ta pokusa, następne kuszenie, także nie było skoncentrowane na tym, aby pobudzić do pychy? Pokłoń się mi, a będziesz to wszystko miał.
I dzisiaj wielu ludzi kłania się diabłu, bo wiedzą, że on obdaruje ich prezencikami i prezentami. Wielu ludzi na wysokich szczeblach, w showbiznesie i w innych miejscach dawno oddało się diabłu i ten ich ubłogosławił w cudzysłowie wielkimi zabawkami, wspaniałą pomyślnością i tak dalej. Ale my wiemy, że nie w oglądaniu jest nasze życie, ale w wierze. W wierze postępujemy, a nie w oglądaniu. Nasza wiara jest skoncentrowana na górze. Kochani, w ten sposób chciałem zwrócić waszą uwagę na rzeczy, które rozłożyły na łopatki Demasa. Demas umiłował świat doczesny, a kochani, obserwuję, co się dzieje i sam nie jestem wolny od tego rodzaju pokuszeń i wiem, że diabeł robi wszystko, co może w moim życiu, aby mnie porwać, abym umiłował świat. Tak, robi to bezustannie każdego dnia. Zwraca moją uwagę na rzeczy, na które często nie powinienem zwrócić uwagi i muszę dawać mu odpór poprzez moje posłuszeństwo. Tak, wiele razy przychodzi w podszeptach, aby pobudzić pychę. A wtedy muszę wiedzieć, że Bóg pokornym łaskę daje. Tak, wiele razy podchodzi, aby moje ciało zaspokoić, abym koncentrował się na ciele. I muszę dawać mu odpór w ten sposób, aby zawsze moje oczy zwracać ku górze. I mówić, ten świat nie jest domem mym, ale w górze jest mój dom. Kochani, myślę, że u progu tego, czego się spodziewamy, powtórnego przyjścia Pana Jezusa, myślę, że nie ma ważniejszej rzeczy dzisiaj, aby zwiastować dalsze wytrwanie, wytrwałość i postępowanie w wierze. Abyśmy szli bez wahania, bez ociągania, ciągle naprzód, z oczami zwróconymi ku górze. Być może dzisiaj to słowo jest syreną dla ciebie i dla mnie, aby nie poddawać się. Dlatego list do Hebrajczyków mówi, kolana zgięte wyprostujmy. Ręce opadłe, na nowo wznieśmy, abyśmy posilili się dzisiaj, wzmocnieni tym słowem, dzisiaj szli naprzód i abyśmy nie ustawali w tym biegu. Bo kiedyś powiedziałem, że w Kościele jest inaczej jak w sporcie, a powinno być tak jak w sporcie, że im bliżej meta, tym lepiej biegniemy. A często wydaje się, że im bliżej meta, tym słabną nasze mięśnie. Nie słabnijmy w biegu, ale biegnijmy wytrwale, bo oto obok świadków już nas wyprzedził i czekają na nasze dobiegnięcie do mety. Czekamy wspólnie razem na powrót Pana Jezusa Chrystusa i obyśmy zawstydzeni nie zostali, ani też nie zostali tu na ziemi z powodu tego, że tak umiłowaliśmy ten świat, że wcale się z nim rozstawać nie chcemy. Nie wiem jak wy, ale ja chcę się z nim rozstać, z tym światem. Chociaż żyję na tej ziemi i pewnie wiele jeszcze będę musiał przejść. I Bogu jestem wdzięczny za każdy dzień mojego życia i pewnie będę go wykorzystywał i chcę najlepiej jak potrafię, ale marzę o tym, aby być już z Panem. Nie mówię o tym, że chciałbym zginąć w jakimś wypadku, czy jeszcze coś w tym stylu. Nie, ja po prostu czekam na powrót mojego Pana Jezusa. Chciałbym, aby On po prostu już przyszedł. Kochani, niech was wszystkich Bóg błogosławi. Niech ten przykład Demasa nie stanie się realny w naszym życiu. Niech raczej Demas jak wybrał, tak wybrał, ale my nie wybierajmy tak jak on. Idźmy za Panem. Być może ciężka jest ta droga dla wielu z nas i wielu z nas niejedno zdarzenie będzie musiało przeżyć w życiu. Ale idźmy dalej. Nie opadajmy z sił. Biegnijmy wytrwale, aż dobiegniemy do mety. A nagroda w niebie jest obfita i cudowna. Tam Pan Twój czeka na Ciebie. I nie może się doczekać. Bo powiedział sam, modląc się w Getsemane, o jakbym już pragnął, aby ci, których mi dałeś, byli już tam, gdzie ja jestem. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Biegnijmy razem, aż dobiegniemy do mety. Amen.